Witam serdecznie w odcinku pod tytułem Jak wyczesać piankę i nie zwariować. Najpierw przygotowujemy sobie mrożoną lizaweczkę dla pianki, żeby ją czymś zająć podczas czesania. Tutaj jak widać mamy specjalnie przygotowany profesjonalny stół groomingowy, wyłożony piankami z Lidla tudzież z Biedronki, a także niezastąpiony stołeczek, który pozwala nam trzymać tę oto lizawkę w odpowiednim miejscu na wysokości pyska. Tu jest zupełnie niepotrzebny przedmiot, który zawsze pojawia się w momencie, kiedy pojawia się również pianka. Także, żeby zacząć czesać piankę, musimy pozbyć się pierwszego gościa, który zaraz zacznie uciekać. Proszę bardzo. Pianka, chodź. Nie przyjdziesz już teraz, tak? Pianka już wie, że czeka na czesanie, w związku z czym nie jest chętna. Niemniej musimy zrobić to jak nie polubownie, to po prostu siłą. Proszę bardzo. Pianka zostaje podłączona niczym obcy z Matrixa do wylizywania lizawki, a my używamy... Pianeczko, tutaj. A my używamy specjalnego spraya Papi Plush, który trochę pachnie jak męskie perfumy, tudzież zupka chińska. I zwierzamy nieco piankowe elementy krocza. Pierwsze rozczesywanie robimy szeroką szczotką. Kolejne rozczesywanie mniejszą. Tę wzięłam na wszelki wypadek, gdyby zaczęło się coś takiego jak linienie. Także teraz pozwolicie, skorzystam z tego, że pianka jest zajęta. Zabrnęliśmy już nieco dalej w psim czesaniu. Widać, że pianka zrobiła się nagle puszysta. Teraz pokażę Wam charakterystyczny odruch kuli dupci. W momencie, kiedy zaczniemy czesać porteczki, jeszcze jest wszystko w porządku. Od wewnętrznej strony zawsze jest koszmarnie. Natomiast kiedy zbliżamy się do pupidełka, rozpoczyna się właśnie troszeczkę festiwalu. O! I podkulania, nóżki, pupelki. To jest standardowe. Niestety, ale porty są dosyć ważne w życiu pianki. Piana, dostrzyj się. Także musimy dbać o to, żeby porty były wyczesane. Jak widzicie, pianeczka bardzo ładnie daje sobie również wyczesać przód, więc jest bardzo grzeczna, dopóki oczywiście je. Po kolejnych minutach pianka znacznie wyzbrała na puszystości, a podłoga zrobiła się jeszcze bardziej piaszczysta niż była. Teraz, moi drodzy, zobaczymy sobie, jak wygląda czesanie przodu pianki. Zdejmujemy stołeczek. Pianka. Pianka skupia się na lizanku. Halo! Gdzie stołeczek, tak? A my zanurzamy się po prostu pod spód. Ale nie ukrywam, jest to o wiele wygodniejsze do robienia w dwie osoby. Także osobom samotnym nie polecam samojedów. Wiele osób pyta mnie, ile kosztował mój profesjonalny zestaw groomerski. Otóż stół jest z Ikei, najtańszy, bejcowany, żeby nie był obrzydliwy. Podkładka pod garnek, która służy za mini likimatę. Szczotki z Groomer Shopa, one akurat były najdroższe. No i lidlowskie pianki, a także pianka bydgoska. I pianka bydgoska niestety jest najdroższa. Ja już kończę moje wyczesywanie. Pianka na razie jest szczeniaczkiem, więc nie wychodzi tego zbyt wiele. Ale niedługo będzie 100 razy gorzej. Tak wygląda na razie wyczesana nasza pianka. Całość czesania trwała około 10 minut. Więcej nie, ponieważ ja stracę nerwy. Jak widzicie, jest bardzo puszysta i bardzo chciałaby już do Ursuska. Także dziękuję serdecznie za wysłuchanie i zapraszam do następnych ujęć z mojego profesjonalnego salonu groomingowego.